5, 10, 15. W dalszym ciągu kontynuujemy nasz plebiscyt do najlepszego rapera 5, 10, 15. Dzisiaj u nas studiu kapela The Head Tripping. Yo! Leży na życiu, w parkach, na ulicach, grasują gangi, na starusy, wojny, mafii, to już sprawa większej rangi. Kiedy jesteś w centrum, przytykną narkomani, potrzebują trochę grosza, choć są ostro rozkopani. Im zależy na kolejnej ciące, wyciągają do ciebie ponakurwane ręce. Odwracasz się ze złością, bo ciebie to wkurza. Omijaj bramy, omijaj podwórza, bo można spotkać ludzi cholernie bezwzględnych. Mogą wsadzić nóż po żebro i obić ci gębę. Oni tak jak wszyscy potrzebują kasy, znów ci mogą ściągnąć Marteny, Adidasy. Teraz byle badzior, Manusz lub Gana, na warszawskich ulicach jest krew przelewana. To jest po prostu uliczny sąd, a Warszawa, Warszawa, Warszawa to nie Bronx. Uwaga, a teraz specjalny wywiad. Słuchajcie, kto się kryje pod nazwą The Head Tripping? Bartek i Kamil. Uwaga, czy jakiej muzyki słuchacie? Rap, hardcore. A jakieś zespoły? Credit to the Nation, Gunshot, Ice Cube. Rap to jest coś, co służy temu, aby wrzucić z siebie coś, co was drażni, coś, co was niepokoi, co was drażni. Przemoc. No i głupota. Czy w waszej twórczości liczą się teksty, czy muzyka bardziej? Co bardziej? Muzyka współpracuje z tekstem. Rozumiem. Czy chcecie wzbogacić swoje instrumentarium? Znaczy chcielibyśmy, ale możliwości finansowe nie pozwalają na to niestety. A w tej chwili co głównie jest bazą instrumentarium? Komputery, samplery. Rozumiem. Elektronika. Co będziecie robić za rok? Nagrywać nowe utwory. A w której będziecie klasie? W drugiej. Czyli teraz jesteście w pierwszej. Ja życzę wam powodzenia. Z niecierpliwością oczekuję waszych płyt w sklepach muzycznych. Dzięki za rozmowę. Dzięki.